Dzisiaj chciałabym pokazać, jak zrobić kciuk w rękawiczce na maszynie dziewiarskiej z wykorzystaniem rzędów skróconych. Nazywam się Joanna i zapraszam do wspólnego dziergania. Igły na płycie przed nabraniem oczek wybrałam tak, aby wszystkie oczka, które będą potrzebne w kształtowaniu kciuka rękawiczki, były po prawej stronie zera, a igły przeznaczone na spód i górę dłoni po lewej. Na maszynie mam już gotowy mankiet rękawiczki i przerobione kolejne 6 rzędów. Kształtowanie kciuka w tej rękawiczce składa się z 5 etapów. Pierwszy to przygotowanie podstawy kciuka, którą zrobię przez dodanie 10 oczek przez następne 10 rzędów. Oczka w tej części będę zawsze przenosiła w prawo. Ostatnie 3 w prawo o 2 igły, a oczko z pierwszej prawej igły od zera o 1 miejsce. Po przeniesieniu oczek zostaną zawsze 2 puste igły, na które przeniosę wątek z niższego rzędu i w ten sposób dodam 2 nowe oczka. Przerabiam 2 rzędy. Ponownie przenoszę 3 ostatnie oczka o 2 miejsca w prawo, a kolejne igły z lewej przechodzą w prawo o 1 miejsce. Ponownie mam 2 puste igły, na których dodaję nowe oczka. Następnie przerabiam 2 rzędy. Nowe oczka będą zawsze dodawane na pierwszej igle po prawej stronie zera i na pierwszej wolnej igle po przeniesieniu 3 igieł o 2 miejsca w prawo. Przerabiam 2 ostatnie rzędy i zakończyłam przednią część podstawy kciuka. Kolejne 3 etapy to sam kciuk, jego przednia i tylna część, a także jego czubek. Wszystkie igły po lewej przesuwam do pozycji rzędów skróconych, tak aby w pozycji pracy pozostało tylko 13 prawych igieł. Wózek ustawiam na dzianie częściowe i do przerobienia będzie 14 rzędów. Najpierw przerabiam jeden rząd, a gdy wózek jest po lewej stronie, wysuwam do przodu ostatnie 4 prawe igły i przerabiam jeden rząd. W trakcie przerabiania tych 14 rzędów włóczki nie przekładam przez igłę. Część ta jest oddzielona od reszty robótki. Proszę pamiętać o częstym przewieszaniu ciężarków, aby oczka były poprawnie przerobione albo nie pospadały z igieł. Po przerobieniu 14 rzędu zaczynam kształtować czubek kciuka, stosując rzędy skrócone. Przeznaczam 9 oczek, które dzielę na 3 grupy po 3 igły. Przez kolejne 6 rzędów wysuwam igły z grup bocznych do przodu, aż po środku zostaną tylko 3 igły w pozycji pracy. Czubek kciuka w tej rękawiczce jest, gdy po środku zostaną tylko 3 igły. Teraz odwrócę wykonane czynności. Przez kolejne 6 rzędów wprowadzę wcześniej wysunięte igły do pozycji roboczej, aż po prawej stronie zostaną tylko 4 igły. Przed każdym przejazdem wózka będę przekładała włóczkę pod igłą od strony wózka, a pierwszą igłę po przerwie wsunę do połowy, aby została przerobiona. Przerabiam ponownie 14 rzędów. Po zakończeniu przerabiam również ostatnie 4 oczka. Kładę włóczkę na haczykach igieł, przesuwam je do tyłu, aby zamknąć haczyki i pojedynczo przesuwam je do pozycji roboczej.
Przewieszam ciężarki, wózek ustawiam na dzianie gładkie i przerabiam dwa rzędy, po których wszystkie igły będą w pozycji roboczej. Teraz będę odejmowała oczka, które wcześniej dodałam, tak aby po prawej stronie od zera zostały tylko cztery igły. Schemat, według którego będę je odejmowała, wygląda następująco. Najpierw przeniosę oczka w lewo tak, aby dwa oczka były na igle 1 w prawo od zera. Następnie wszystkie pozostałe oczka przenoszę w lewo o jedno miejsce, aż zostaną ostatnie cztery igły po prawej stronie. Które przenoszę o dwa miejsca w lewo tak, aby czwarte oczko od brzegu przeszło na ostatnią igłę z oczkiem. Po ich przeniesieniu powinna mieć dwie puste igły po prawej stronie, które przesuwam do pozycji A. Kolejne oczka gubię w ten sam sposób i za każdym razem są o dwa oczka mniej. Gdy po prawej stronie od zera ponownie mam cztery igły, kształtowanie kciuka jest zakończone. Mam nadzieję, że przedstawiony sposób na wykonanie kciuka spodobał Ci się i wykorzystasz go do zrobienia rękawiczki. Zapraszam do obejrzenia kolejnych dwóch filmików, w których pokażę, jak zrobić ostatnią część rękawiczki, to jest dłoń z palcami, a w kolejnym, jak zszyć powstałą rękawiczkę.